Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexos. Dziś zrobimy sobie podejście Ultimate, czyli mam nadzieję, że najlepsze w Wither Army Training. Dzisiaj zrobimy takie mega super podejście. Zaraz wam wytłumaczę wszystko co i jak, natomiast chciałem dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj jestem chory. Coś tam zatkany nos mam i ogólnie choroba mnie dopadła, więc niestety musicie mi wybaczyć. Przepraszam, akurat dzisiaj miałem nagrać więcej filmów, ale ostatecznie chyba zrobię tylko ten Wither Army Training. Więc dzisiaj zaczniemy, słuchajcie, nazbierałem 2000 many, przy czym zaczniemy właśnie dzięki temu z 20 jednostkami, czyli maksymalna ilość jednostek, która jest do włączenia tego Wither Army Training. Będziemy mieli bardzo dużo jednostek i w ogóle wykonamy World Questa, więc dzisiaj będzie takie bardzo fajne podejście. Używamy 2000 many i proszę bardzo, powinniśmy tu się pojawić. Zaraz zobaczycie, jakie jednostki mam gotowe. No dobra, w takim razie słuchajcie, moja armia składa się z dwóch berserkerów. Tu mamy jednego berserkera, a drugi berserker jest tu po drugiej stronie. Mamy dwóch mana ragerów w takich czapkach. Mamy jednego Starcallera i jeden Spellseer. Więc mamy wypakowaną armię naprawdę dobrze. 20 jednostek, jak sami tutaj widzicie. Item level 845. No i wyruszamy do środka. Dzięki temu, że mamy właśnie tych moich dwóch berserkerów, będziemy w stanie oczywiście dzięki temu otworzyć drzwi, które były dla nas wcześniej zamknięte. Więc może od razu przejdźmy do tamtego momentu. Tutaj raczej wszystko wygląda standardowo, nic dookoła nie ma, warto się rozejrzeć. Mam nadzieję, że was w ogóle nie zarażę. Przepraszam, że kurde w takim stanie trzeba to robić, ale ostatnio nie robiłem filmów i teraz kurde muszę. Najgorzej na świecie. Okej, są i drzwi, zobaczcie, że możemy je otworzyć. Potrzebujemy dwóch berserkerów, natomiast wiecie co, wolałbym zrobić to też na bezpiecznie, czyli weźmiemy sobie tego Wraitha i tutaj gościa postaramy się skasować jak najszybciej po prostu można. I zobaczcie, że tutaj znowu berserkerowie mi tutaj atakują w tym momencie, ale ich zabijamy teraz, jaki teraz mamy DPS. No nieźle. Postaram się pozdobywać na razie parę jednostek i wejdziemy dopiero do tamtego miejsca w momencie, gdy będziemy jakoś tutaj z tymi jednostkami dosyć dobrze ustawieni. Więc tu mamy jeszcze jednego za bossem. Trzeba będzie uciekać tutaj. Natomiast zbierzmy to, co jest dla nas dostępne. Możemy tutaj jednego gościa wyciągnąć, tutaj drugiego i tu jest, zobaczcie, trzeci. Słuchaj, przejdziemy się teraz po tym całym pomieszczeniu tutaj dookoła. Zobaczymy, czy nie ma jakichś wither tutaj gości czekających na nas. Ale zaraz kichnę. O Boże, ale mnie nos zabolał. O Jezusie drogi. A tu jeden sobie siedzi po drugiej stronie. Schodzimy sobie na dół, słuchajcie, od tego miejsca tutaj. Jeszcze jeden Wither tutaj siedzi sobie. Mówię, zbierzemy jak najwięcej, żeby otworzyć tam te drzwi, bo nie wiem, co tam mnie czeka. Ja wolę być bezpieczny, a kto wie, może będzie coś na zasadzie, że otworzymy drzwi, nagle coś nam wyskoczy i będzie chciało nas zabić. Więc lepiej być bezpiecznym. W każdym razie zajdźmy sobie tutaj troszeczkę na boczek i tutaj w tym kokonie, nigdy nie wiadomo co tutaj będzie. W każdym razie nie zamieniłem jednego z moich... O, widzicie, właśnie, dlatego tutaj warto kokony otwierać. Bo nigdy nie wiadomo, co tutaj nam się, kurde, pojawi. Ja powinien zmienić talent, zapomniałem, kurde, na śmierć tak naprawdę ten talent zamienić. Będę musiał zużyć teraz jedną książkę, mam nadzieję, że jakąś tutaj mam. Jest, proszę bardzo, jest parę, będę musiał sobie nakupować ich. I teraz musimy włączyć sobie tutaj Killing Spree. I z Killing Spree powinniśmy na spokojnie to wszystko zrobić. Odpalmy sobie teraz zaraz tutaj naszego tego... naszego Mayhem i jedziemy. Teraz, kurde, spulowaliśmy jeszcze jednego. Unstable wybuch. Okej. Ojej, ciusiu, drogi, spulowałem tych wszystkich tu gości. Ale zrobieni. O ja pierdzielę, ten damage tutaj. To jest po prostu niesamowite. Ja nie wiem, co ich tutaj w ogóle leczy, ale mamy teraz zwiększone obrażenia o 25%. Zapomniałem kompletnie o tym. No dobra. W takim razie mamy tutaj już jakąś armię składającą się z 25. Będziemy mieli 27 w takim razie. I pójdziemy sobie właśnie... otworzyć tam te drzwi, zobaczymy co tam jest. Jedziecie się, drogi, prawie dostałem do zawału dosłownie, powiem wam. Tutaj była jedna arkana, ja właśnie tak, one się rzuciły, myślałem, że o Boże, muszę uważać, kurde. Jeszcze jestem chory, to tym bardziej. Jeden Wither i zobaczcie, tutaj jest drugi Wither. Warto otwierać te skrzyneczki, które tutaj są. Ten Spellseer, wydaje mi się, że on je spawnuje, ten Spellseer, po prostu widzi, gdzie one są. Dzięki temu możemy je otwierać. No ale dobra, ruszajmy do zamkniętych drzwi. Uwaga, moment prawdy, otwieramy, boom, okej, i co? A tu nic nie ma. Trzeba uważać, o ja cię, Volatile Wraith. No nieźle, będziemy musieli uważać tutaj w takim razie. Unfettered Arcana. Dobra, to raczej tu jest okej. O, jest tam skrzyneczka, dobra. Volatile Wraith, ale tutaj tych Wraithów jest dużo, kurde, dobra. Myślę, że odpalimy Mayhem.
O ja pierdziele, ale to pomieszczenie jest przerąbane. Jakaś eksplozja, o kurde mać. No to teraz żeśmy się wpakowali, słuchajcie. O, żeż w mordę. O, wow. O ja pierdziele, szybko, szybko, nie. O, o, ale żeśmy teraz zostali w pierdziel. Nie, 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 nie. Zabić ich, mayhem. O kurde, no to żeśmy ultimate super w pierdziel dostali. No nieźle. No nieźle. W zasadzie tak się nie robi Wither Army Training. O Boże, wybaczcie mi, co ja tutaj w ogóle odwaliłem. Czemu ja ten mayhem zrobiłem? Ja powinienem je pulować do tyłu po prostu powoli i później robić właśnie takie ten... O, ale żeśmy dostali w pierdziel tutaj masakryczny. Mamy 57%. Gdy odpala się mayhem, to one po prostu się jakoś pulują to wszystko. I to jest po prostu rzeźnia jakaś jedna wielka. Więc nie róbcie tak, to trzeba to pulować po prostu po jednym. Powoli, po jednym, bez żadnego kurde stresu. A żem tutaj wlazł i kurde tyle tam AOE poleciało, że to szok. Mamy tu jedną skrzynkę pięcioosobową. Wiecie co, jako że robimy ten ultimate podejście. Kurde, to miało być najlepsze podejście, a teraz się boję. 59%, świetnie. Dobra, nie bierzemy na razie tej skrzyneczki. Teraz to ja się boję robić czegokolwiek tak naprawdę tutaj. Mamy tego bossa do zabicia. Raz zastanawiam się, czy my chcemy tego bossa w ogóle robić. Wiecie co, raz kozie śmierć. Lecimy w takim razie, let's go. Uwaga, trzeba się odsunąć w tym momencie. Bo to my tutaj tak w sumie zadajemy obrażenia tym naszym wszystkim jednostkom. Okej, dobra, udało się zabić. A, to było easy. Tym razem udało nam się całkiem dobrze to zrobić. Pamiętajcie, że przy tym bossie trzeba się odsuwać, bo ona kastuje na nas jakieś takie główienko. I gdy się nie odsuniemy, to dostajemy w pierdziel. Dobra, 30 jednostek, lecimy dalej. No nic, pozostało nam zejść tylko na dół z całą naszą armią i powoli eksplorować to. Tylko teraz boję się, że mamy 59%, niektóre z naszych jednostek mają bardzo mało zdrowia. W ten sposób, gdy spotkamy tego draw, ten Lay Stalker draw, to właśnie boję się, że on może nam pokosić te jednostki. No mam nadzieję, że on zespawni się jakoś później w jakimś bardziej bezpiecznym miejscu. Dobra, w sumie jak zwykle tutaj zrobimy takie jedno konkretne wejście. Choć w sumie czekajcie, bo tutaj trzeba uważać, żeby tego nie spulować. W sumie on dużo życia nie ma aż tak bardzo. Więc chodzimy i teraz wszystko tutaj pulujemy w ten sposób. Wszystko powinno zostać spulowane na mnie. Oj, bardzo dobrze. No i zrobione, easy. Mam nadzieję, że w tych kokonach będzie dużo tych właśnie withered jakichś tutaj naszych do przejęcia. Trzeba uważać, bo tutaj kurde dosyć sporo obrażeń dostajemy teraz w tym momencie. O! Laystalker draw! No i zarobiście, nie dostałem żadnego tego. O, nie wierzę. No kurde, no nieźle. Odpalać się. Napierdzielać jego. O, dobra, zestunować go trzeba. Go, 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 zabić go, zabić go, zabić go. No i świetnie, właśnie to jest to o czym mówiłem. Kurde, zabić go szybko, błagam, błagam. O, co za gnój. Teraz w tym momencie mnie zaatakować, ale mi pozabijał moich gości. Ja pierdziele, straciłem. O, fuck, wiedziałem, trzeba uważać na tego bossa, mówiłem, że on w tym korytarzu może się zespawnić, ale nawet nie dostałem powiadomienia. Kurde, co na śpi? Dobra, straciliśmy jednego tutaj, a nie, dobra, bo tutaj chyba nie widać naszych straconych jednostek. Mamy 26 jednostek. Z jednej strony o tyle dobrze, że teraz mogę tak naprawdę wszystko clearować tutaj jak chcę, bez żadnego problemu. Ponieważ... O kurde, Unstable Explosion. Ponieważ wcześniej to co robiłem, to cały czas miałem szansę na to, że ten koleś się pojawi. Aczkolwiek tutaj raczej szansa w tym momencie no, jest zerowa. No, nie raczej, tylko po prostu jest. Ale wydaje mi się, żeby teraz jakoś to dobrze zrobić, bo no, nasza armia no, nie wygląda zbyt dobrze. Kurde, jakie ja błędy popełniam w tym odcinku. Zejdziemy tutaj, po prostu poklirujemy to wszystko, to jest raczej łatwe do zabicia i dzięki temu zdobędziemy trochę więcej naszych withered. Ale na szczęście teraz nie muszę tu się martwić niczym, że po prostu jakiś kurde wyskoczy mi boss. Kurde, ale ja dopiero jak ja się później skapnąłem bez tego powiadomienia, że to kurde wjeżdża na nas ten koleś. Masakra.
Dobra, wyczyściliśmy to pomieszczenie. Zobaczcie, że będziemy mieli 35 Withered w naszej armii, co nie jest złym wynikiem, ponieważ już teraz tak naprawdę na nas nie czekają żadne zagrożenia oprócz samego końca. Tak naprawdę teraz wszystko to, co tutaj jest, możemy z przysłowiowym palcem w tyłku zrobić. Natomiast boję się to, co będzie na Elfbane'ie oraz na tym pająku cholernym. Mamy 35 gości, 66, no wzrasta nam tutaj, natomiast niektóre jednostki są tak bardzo zranione, że boję się tak naprawdę o to, jak one przetrwają tutaj. Więc wróćmy się do tego pomieszczenia, tutaj jest jedno pomieszczenie z bossem i jest jeszcze jedno pomieszczenie, które chciałem wyczyścić tutaj to całe, więc lecimy. Zobacz, z tego co widzę, to jeden berserker nam umarł. Teraz dopiero zauważyłem, został nam jeden berserk. Trochę słabo. Teraz zbieramy tutaj tych wither, którzy zostali. Mamy dwie skrzyneczki i za chwilkę możemy ruszyć na bossa. Chyba nas zaatakował. O kurde, no to zarąbiście. No to jedziemy w takim razie. O, nie mogę Mayhama odpalić, kurde. No, dajesz, 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 kurde, ziomek. No, boss gin... Ginie boss? Jest. Udało się. Żyjemy? Żyjemy, okej, nic się nie stało. Kurde, ale to było niebezpieczne. Ja myślałem, że koleś się cofnie, a tu proszę. A tu mamy jednego gościa i tu mamy jednego wrogiego, dobra. Okej, jest dobrze. Jest na razie tak wujowo, ale stabilnie. 38 w naszej armii. Szkoda, 39 w naszej armii. Szkoda, że takśmy dostali w pierdzie. Będę musiał zrobić jeszcze jeden taki perfect run. Zrobię to dosłownie perfect run. A zebrałem sobie jeszcze tutaj paru Withered i idziemy w sumie te drzwi otworzyć tutaj. To jest to, gdzie jest tak pełno tych bossów dookoła. Trzeba uważać, to jest ten główny koleś duży u góry, Wraith Lord. Dlatego Wraith Lorda to ja bym nie chciał, kurde, tak mocno na twarz, szczerze mówiąc, nie chciałbym. O kurde, to są ci, którzy mają więcej HP. O kurde, trzeba uważać. Nie możemy tutaj berserka odpalać, słuchajcie. Musimy tutaj bardzo, bardzo stabilnie i powoli jechać. No i się spulował w Wraith Lord. Ja pierdziele, no nie wytrzymę. Unstable Explosion. Szybko. Jest. O. Bożesz w mordę, dobra. Bez Mayhamu to zrobiliśmy. Ktoś nam umarł tutaj. Umarł nam jeden koleś, kurde. Dobra, w sumie go zbrejbowałem, zobaczcie. Ukradłem tego typa. I on teraz będzie w naszej armii przez jakieś 5 minut. Zbiłem go, w sumie zbiłem mu trochę HP tylko po to, żeby ten... Tylko po to, żeby go zabić w momencie, gdy on się odbrajbuje. Ale on będzie normalnie teraz za nami chodził i będzie jako... Moja suka. No to teraz czeka nas pomieszczenie z pająkami. No nieźle, a tu jest... A, ona tutaj jest. Boże, jak ona się trzyma daleko od nas. To dziwne. Teraz musimy te jajeczka tutaj poniszczyć, wszystko, ładnie. Poniszczymy wszystkie jajeczka tutaj dookoła. I będzie spokój, w sumie. Dobra, zabite. Wszystko ładnie idzie raczej tutaj. Można to szybko porobić, tylko właśnie bez tego, nie można tutaj tych berzerków robić, bo te berzerki będą nam po prostu tak tutaj kompletnie po prostu wszystko rozpierdzielały. I to po prostu masakra. Okej, spulowaliśmy. A możemy teraz tutaj zrobić taki myk, proszę bardzo. O kurde, te niektóre tutaj nas leją. O, proszę się odsunąć. A, mamy to, po co przybyliśmy tutaj. 45 jednostek. Idziemy dalej, teraz będzie Elfbane. Oh shit, słuchajcie. Oh shit, mamy 72%. Jest ok. Dobra, musimy się rozstać z naszą królową. Ma tylko 25 sekund. W sumie teraz mniej. Ok, no to do widzenia. Yeah. Jest ten... Jest ten Elfbane. Ja musiał zrobić to tak mega, mega szybko po prostu. Wejść tam za pilar. Gdy się schowam za pilar, to będzie dobrze. Będzie dobrze. To jest Elfbreaker, a nie Elfbane. Przepraszam. Źle mi się powiedziało. Dobra, wiecie co? Już teraz trzeba iść szybko tutaj. Tego gościa przejąć. Tutaj to zabić. I już musimy lecieć. Już tutaj trzeba lecieć.
O, szybko, chodźcie tutaj szybko, jednostki moje, błagam, chodźcie. Hop, jest, udało się. Okej, nie powinien nas teraz zobaczyć. Ale jesteśmy bezpieczni na razie. Udało się, dobra, czyli Elfbreaker jeszcze jest ok. 49 jednostek. Jest nieźle. Zbieramy tych, których jeszcze możemy tutaj. To będzie, słuchajcie, trudne. No i słuchajcie, YOLO. W takim razie nie pozostało nam nic innego do zrobienia niż właśnie YOLO. Go. No, dajesz, jeszcze i uda się. No, jest, udało się. Woo! Ale się udało, słuchajcie, 50 withered, prawie żadnych obrażeń, on tam mi złapał jednego withered. Ale jest dobrze, żadnych obrażeń praktycznie nie dostaliśmy. Jest naprawdę spoko. Teraz nie możemy się zatrzymywać teraz w tym momencie, bo jak się zatrzymamy, to te pajączki nas po prostu pozjadają wszystkie. Więc trzeba tutaj cały czas brnąć do przodu, go. No, come on, zabijajcie tam ich wszystkich. Ja to muszę wszystko na siebie brać przede wszystkim, to jest bardzo ważne. Dobra, włazimy, słuchajcie, włazimy. Go. Dobra, jest kurde i moc, jest moc. Web blast. No jest, GG. Whoop, zrobiliśmy. Okej, udało się. No nieźle. O, wylutowałem 200 tysięcy golda, no nieźle. Okej, w takim razie, moi drodzy, udało się. To był straszny przebieg, słuchajcie, ten bieg to był chyba jeden z najgorszych biegów, jaki kiedykolwiek miałem. Autentycznie, 53 withered, 68% życia. To nie jest to, co ja chciałem w sumie osiągnąć. Natomiast otworzyliśmy to jedno, na szczęście, jedną rzecz, czyli te pomieszczenie takie. Z niego będę musiał wyciągnąć skrzydeczkę, właśnie teraz się po to wrócę. Aczkolwiek w takim razie będę chciał zrobić jeszcze jeden film, który będzie idealnym przejściem. Dzisiaj chciałem zrobić idealne przejście, ale jak widać mi się nie udało. Teraz wiem wszędzie, co gdzie mnie czeka i jak to wszystko zrobić. Więc następnym razem zrobię full run i zobaczymy, ile Withered uda nam się tutaj w sumie wyciągnąć łącznie. Okej, odsyłam jednego czasta. I to, z tego co wiem, była chyba ostatnia skrzynka, jaką można tutaj zdobyć. Chyba zdobyłem już wszystkie, no chyba, że o czymś jeszcze nie wiem. Aczkolwiek, myślę, że to będzie teraz w tym momencie koniec instancji. Okej, więc skończyłem w sumie tutaj teraz. I'm done for today. No i dobra, do otwarcia mamy tą małą skrzyneczkę, uwaga. Proszę bardzo, encourage your wither troops to... encourages your withered troops to more efficiently focus their attacks on enemies. This is permanent. Oh, wow, box of calming whispers. Oh, ciekawe, czy teraz będą lepiej się fokusować w tym momencie? Nie wiem, jakiś ostatni upgrade, który zwiększy mi tutaj jakieś coś w mojej armii, nie wiem co tak naprawdę. Jakiś przedmiot 830. Oczywiście reputacja z Nightfallen, jak zawsze na propsie. Teraz jeszcze artefakt power. Super sprawa, no ale jeszcze zanim w sumie skończymy odcinek, to chciałem tutaj jeszcze pokazać, zobaczymy co zdobędziemy, bo skończyłem 4 questy tutaj właśnie, world questy od Nightfallen, więc zobaczcie, że teraz możemy sobie tutaj wziąć tak. No i mamy 760 artefakt power oraz, uwaga, Nightfallen chest. Jej, dostałem 950 order all resources i 825 rękawiczki, ble. No nic, moi drodzy, w takim razie mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół. Przepraszam za dzisiejszy stan mój, ponieważ no niestety no jestem trochę taki chory i znaczy to jest taki początek choroby, to jest takie najgorsze. Wiem, że będę chory, to już jest nieuniknione. Więc no mam nadzieję, że to wam nie przeszkadzało. No przepraszam tutaj, że trochę znubiłem. Natomiast będzie jeszcze jeden odcinek w takim razie, gdzie zrobię full perfect run, postaram się tak jakoś fajnie zmontować, gdzie zrobimy sobie wszystko tak, żeby ani jeden Wither nam nie umarł, żadna z naszych jednostek nie umrze i skończymy całą instancję, wszystko co jest w instancji, wszyściuteńko zostanie zabite. Zobaczymy, czy uda mi się takie coś zrobić w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, cześć!